Dzisiaj o tym, jak pozbyć się mchu i wcale nie będzie o odkwaszaniu i stosowaniu wapna. Zapraszam. Dzień dobry ogród. Moi drodzy, moi kochani, mech w trawniku może być czymś strasznym dla wielu osób i dzisiaj właśnie tym tematem będziemy się zajmować. Zobaczcie, jak wyglądał mój trawnik i mój mech jeszcze rok temu, ale to już za nami, po wapnowaniu było już znacznie lepiej, a właściwie to wyglądało to następująco, tak jak teraz widać na ekranie. Widać, że tego mchu jest już znacznie mniej, a dominuje jednak nad nim trawa. Zobaczcie, jeśli przyjrzymy się tutaj bliżej, ja zrobię zbliżenie, to jednak ten mech jeszcze nadal w tym trawniku widać i dzisiaj właśnie zajmiemy się jego usuwaniem. I będę stosował nawóz, specjalny nawóz, który ma w dopisku antymech. Tych nawozów antymchowych na rynku jest dość sporo. Każdy ma troszkę inną formułę, każdy ma troszkę inny skład. Jedne bardziej są nastawiane na zwalczanie tego mchu, a w innych to zwalczanie mchu jest tylko dodatkiem do tego, żeby on bujnie i zielono rósł. Także tak jak wspomniałem, tych nawozów na antymech jest dość sporo, ale ja dzisiaj będę używał takiego nawozu żelazo. Czym on różni się od tych pozostałych, które pokazywałem przed chwilą? Tym, że w swoim składzie ma aż 17% żelaza. Można spotkać więcej oczywiście takich nawozów, które mają aż tyle żelaza. Te 17 to jest chyba najwięcej, z czym się spotkałem. Często jest to 3%, 5% żelaza, ale większość standardowych nawozów do trawnika nie ma tego żelaza w ogóle, także nawet te 3 lub 5% też dużo może dać. I żeby zrobić sobie taki test, to rozsypałem ten nawóz tylko na fragmencie trawnika, tak żeby wyraźnie było widać różnicę po zastosowaniu. Po zastosowaniu nawozu podlewamy to mocno, żeby on się rozpuścił i został wchłonięty. I nie trzeba wcale dużo czasu, żeby zauważyć efekty jego działania. Widać to nawet już następnego dnia, a po dwóch dniach to jest po prostu kosmos. Zobaczcie, mamy tutaj ten trawnik i po lewej stronie mamy część, która nie została obsypana nawozem, a po prawej ta taka ciemniejsza to jest część, która została obsypana tym nawozem. I jak się przyjrzymy bliżej, to zobaczymy, że to czarne to jest po prostu spalony mech. Mech pod wpływem tego żelaza, które zostało zastosowane, został po prostu doszczętnie spalony. Zobaczcie, widać to jeszcze bardziej na tym zbliżeniu. Trawa została na szczęście i o to właśnie chodzi w tym nawozie, a mech został spalony. I teraz co zrobić? Po prostu trzeba ten mech wygrabić. Wygrabia się to dość łatwo. Można takimi zwykłymi wachlarzowymi grabiami to zrobić, ale można też zrobić aerację, zwłaszcza jeśli macie ten aerator taki z drucikami. Wtedy on potrafi wam właśnie to wszystko wygrabić. No i już po wygrabieniu wygląda to tak. Także teraz po tej mojej próbie, po tym moim teście, ten sam zabieg przeprowadzę dla całego trawnika i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także jeśli masz problem z mchem w trawniku, to wcale nie musi oznaczać, że podłoże jest kwaśne i stąd jest ten mech, ale po prostu no, mech może się pojawiać w innych okolicznościach również. Może być pozostałością po tym kwaśnym podłożu, możesz mieszkać gdzieś blisko lasu, może być jakiś lekki cień i wtedy ten mech się pojawia i wtedy właśnie taki zabieg możesz sobie przeprowadzić. Także po tym, jak już mamy ten mech zlikwidowany, można sobie zrobić w tych miejscach dosiewkę. I tyle. W tym wideo to wszystko. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie coś przydatnego i że wykorzystasz ten sposób. Ja dziękuję Ci za uwagę. Jeśli chcesz, żeby YouTube powiadamiał Cię o kolejnych nagraniach na naszym kanale, zasubskrybuj. Wtedy takie powiadomienia będziesz otrzymywać. Zostaw też łapkę pod tym filmem i już w tej chwili naprawdę się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!